Dobry wieczór, szczęść Boże. Zapraszam na program Warto Zauważyć w mijającym tygodniu. Dziś z nami w studiu są redaktorzy naszego dziennika, pani redaktor Aneta Przysiężniuk-Parys, szczęść Boże. Szczęść Boże. Oraz redaktor Artur Kowalski. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Ksiądz Michał Olszewski oraz dwie urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości opuścili areszt. Wczoraj sąd wydał zgodę pod warunkiem wpłacenia kaucji. Zobaczmy materiał. Tak wyglądał moment opuszczenia aresztu przez księdza Michała Olszewskiego. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Ogromne wzruszenie, bo wreszcie, po wielomiesięcznych staraniach, sąd przychylił się do wniosku obrony. Ksiądz Michał Olszewski już, jak widzieliśmy wszyscy, areszt opuścił. Będzie przebywał w swoim właściwym domu zakonnym. Mówił mecenas Michał Skwarzyński. Obok działań obrońców była wspólna modlitwa w intencji uwolnienia księdza Michała i dwóch urzędniczek. Ponad 200 dni aresztu wydobywczego. To jego wyjście było bardzo emocjonalne. Jak sam powiedział, to był areszt wydobywczy, ale wydobyła go z niego modlitwa wszystkich osób, które się za niego codziennie modliły. Podkreśla redaktor naszego dziennika Urszula Wróbel. Dziś w Sejmie europoseł Jacek Ozdoba przypomniał, czego dotyczą zarzuty wobec księdza Michała Olszewskiego. Ksiądz chciał wybudować i wybudował duży ośrodek dla osób pokrzywdzonych. Archipelag, zespół wysp polegających na tym, że osoba pokrzywdzona matka przychodzi i znajduje miejsce, swój azyl, swoją wyspę od swojego kata. Zarzuty kierowane są przez prokuraturę nadzorowaną przez nielegalnie powołanego na stanowisko prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Podstawą do postawienia zarzutów ma być brak zapisów w statucie dotyczących budowania tego typu ośrodków. Tymczasem pan minister Bodnar w innym konkursie potwierdził, że nie musi być wprost takiego właśnie zapisu w statucie. Zarzuty dotyczą jedynie kwestii formalnych, a mimo to urzędniczki i ksiądz Michał na wiele miesięcy trafili do aresztu. Przecież nie uchylają się od tego, żeby wyjaśnić te sprawy, żeby przedstawić wszystkie okoliczności, ale w normalnych, cywilizowanych warunkach. Każda inna osoba podejrzana o tego rodzaju uchybienia na ich miejscu odpowiadałaby z wolnej stopy. Dodał poseł Marcin Horała. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost, mamy do czynienia z polityczną represją. Pani redaktor, jak ma się decyzja Sądu Apelacyjnego w Warszawie o warunkowym opuszczeniu aresztu przez księdza Michała Olszewskiego i dwie urzędniczki resortu sprawiedliwości do tego, czego oczekiwała prokuratura, czyli do przedłużenia tego aresztu? No oczywiście to jest jak najbardziej nie na rękę prokuraturze, która starała się przez tyle miesięcy udowodnić i to się nie udało i to jest jej blamaż, że jednak w areszcie siedzą osoby winne. Widocznie przesłanki były niewystarczające dla sądu. Okazało się, że no zresztą widzimy, no nie ma wciąż aktu oskarżenia. To się za długo ciągnie, skoro stawiane są... Przepraszam, że przerwę, ale od razu dopowiem, zatrzymania miały miejsce końcem marca. Tak, tuż przed świętami wielkanocnymi, więc to jest szmat czasu i naprawdę była długi okres czasu, w którym można było, jeżeli też rzeczywiście były podstawy, skoro tak twierdzi też prokuratura, no bo na tych przesłankach oni znaleźli się w aresztach. Te zarzuty, tutaj ta przecież pada i zorganizowana grupa przestępcza, no to są bardzo mocne zarzuty i tutaj właśnie powinno być udowodnione, że rzeczywiście to wszystko miało miejsce, ale jak widzimy chodziło, no to coraz bardziej pokazuje, że chodziło o to, żeby pogrążyć w tych głównych, prawda, główne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli ministra Ziobrę i ministra Romanowskiego. Jak widać, to się nie udało i tutaj zabrakło argumentów prokuraturze, dlatego no, to już jest pewnie kolejna część i do innych pytań. Mamy teraz wysyp chociażby podejrzeń wobec działań Komisji Podsmoleńskiej. No, trzeba jakoś przykryć no, tą ogromną kompromitację prokuratury. Z drugiej strony sąd zasądził,
kaucję 350 tysięcy złotych od osoby dla zwykłego człowieka, to jest kwota zaporowa, panie redaktorze. No, kwota kaucji jest gigantyczna. No, jeżeli bierzemy pod uwagę, że dotyczy właśnie księdza czy dwóch urzędniczek, no to jest niebagatelna kwota, chociaż też jak widać, jakie ta sprawa poruszenie wywołała w społeczeństwie i też słysząc tę ogromną kwotę, nie miałem wątpliwości, że znajdą się osoby, które zadeklarują się ręczyć majątkowo i swoim nazwiskiem za wszystkie te osoby. I takie osoby się faktycznie znalazły. Pani redaktor wspomniała już o zarzutach, o tym, że mówi się o zorganizowanej grupie przestępczej. Jeśli chodzi o Fundację Profeto, której prezesem jest ksiądz Michał Olszewski, otrzymała pieniądze na ośrodek, choć według prokuratury miała nie spełniać wymagań formalnych. Nawet gdyby tak było, o tym oczywiście przesądzi sąd, jeśli będzie akt oskarżenia, ale nawet gdyby tak było, to czy 7-miesięczny areszt jest czymś naturalnym w takiej sytuacji? Oczywiście, że nie, bo to jest nieproporcjonalne do tego, co się wydarzyło. Tym bardziej, że ten ośrodek powstał, on fizycznie jest, tak? Właściwie miał rozpocząć działalność już od nowego roku. Teraz wszystko stoi pod znakiem zapytania. Te pieniądze póki co, no wydaje się, że zostały wyrzucone w błoto i to nie z winy księdza czy tych pań urzędniczek, tylko z tego powodu, że władza uparła się, żeby zamknąć w więzieniach ludzi związanych z poprzednim rządem. Tylko właśnie to ksiądz Michał Olszewski czy te dwie urzędniczki nie są właściwie, nie byli, nie są związani z polityką, z poprzednim rządem Prawa i Sprawiedliwości. Zatem jaki był cel tego aresztu wydobywczego, panie redaktorze? Ale no to jest oczywiste. Mamy tutaj do czynienia z pewną polityczną rozgrywką, próbą dopadnięcia czołowych polityków poprzednio rządzących. A właśnie to że to dotyczy, no ja bym powiedział, no nie, osób publicznie, no jeżeli mówimy o politykę tych urzędniczek nieznanych, czy księdza, który był gdzieś tam zaangażowany w tą działalność dobroczynną, no nie zajmował jakiegoś przecież stanowiska wysokiego w państwie, no to był taki znak, że powiecie, co chcemy, to damy wam spokój i pójdziecie sobie wolno. Oni niestety zostali potraktowani bardzo instrumentalnie, jako narzędzie do realizowania politycznego zlecenia na ministra Ziobrę czy ministra Romanowskiego. Niestety jest to szokujące, bo to są, prawda, obywatele, którzy przez lata działali na rzecz Polski, nie byli, chociażby ksiądz, prawda, wiele tutaj aktywności jego znamy z przeszłości. Podobnie panie urzędniczki, no, w tych szczeblach różnych drabiny urzędniczej nikt nigdy im niczego nie zarzucał i nagle zostały postawione w tak dramatycznej sytuacji. Chodzi oczywiście o Fundusz Sprawiedliwości, no i w tej sprawie prokuratura chce też aresztowania posła Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który był wiceministrem resortu sprawiedliwości. Czy areszt ma sens, bo prokuratura stawia jakby dwa takie argumenty za tym aresztem. Pierwszy argument to groźba wysokiej kary, no i drugi obawa o mataczenie. Poseł Romanowski wie o sprawie, czy właściwie działania śledczych wobec niego zaczęły się już w lipcu. Miał wystarczająco dużo czasu na ewentualne mataczenie. No. Teraz z aresztu wychodzą trzy osoby podejrzane w opinii prokuratury, bo według sądu są zebrane dowody, złożyły wyjaśnienia, więc nie ma obaw, że będą mataczyć. Czy więc jest sens, aby poseł Romanowski był aresztowany? No tutaj się wydaje, że nie ma żadnego sensu w tym względzie, że tak sobie powiedzmy sobie, no jeżeli pan minister Romanowski miał coś zamataczyć, to by już zamataczył tak na chłopski rozum biorąc to. No, jeżeli prokuratura zebrała jakieś materiały, no to chyba one są w dokumentach już i wiedzą chyba o co chcą oskarżać, co chcą zarzucać. Nie, więc całe to zamieszanie z aresztą, no to jest takie robione pod publiczkę. No widać, że nie ma planu. To jest polityka w miejscu, gdzie jej nie powinno być. Działa prokuratura chaotycznie.
widać, że no to się w ogóle nic nie trzyma, prawda, kupy, mówiąc kolokwialnie. Więc spodziewam się, że takie chaotyczne działania będą miały nadal miejsce i będzie próba tutaj no, dezawuowania tych dokonań przede wszystkim Funduszu Sprawiedliwości, bo trzeba przypomnieć, że to rzeczywiście były niebagatelne kwoty przeznaczone dla ofiar przestępstw, których wcześniej nie było. No i niestety to wszystko nam umyka, ucieka i nie ma tego w dyskursie publicznym. Przechodzimy do następnego tematu. Sprzedaż detaliczna spada, Polacy zaciskają pasa i oszczędzają m.in. na żywności, odzieży i elektronice. Zobaczmy materiał. Konsumpcja jest motorem napędowym polskiej gospodarki i jak się okazuje właśnie hamuje. Sprzedaż detaliczna spadła we wrześniu o 3% rok do roku, podaje Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu do sierpnia tego roku to spadek aż o 5,7%. Jak się okazuje, Polacy rezygnują z zakupu artykułów odzieżowych, mebli i elektroniki. Niestety spadek sprzedaży dotyczy też artykułów spożywczych. Jak wiadomo, żywność nie podlega tak dużej elastyczności sprzedaży. I spadek właśnie sprzedaży żywności może oznaczać dość negatywną sytuację w gospodarce. Wskazuje ekonomista Adam Zabor. Polacy kupują mniej z powodu inflacji i rosnących cen energii i ciepła, mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Ludzie spodziewają się, że jesienią i zimą te płatności będą jeszcze wyższe, no i stąd próbują w swoich budżetach zarezerwować pieniądze. Mówiono wtedy, że no będzie bon energetyczny. Okazuje się, że nawet że do tej pory nikt tych środków nie dostał. Dane GUS-u nie martwią minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski, która przekonuje o chwilowym spadku sprzedaży i braku potrzeby interwencji rządu. Mniejsza konsumpcja ma być wręcz pozytywnym zjawiskiem. Tekstylia z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze, jak będziemy mniej tego typu rzeczy kupować. Konfederacja zażądała dymisji minister klimatu. Jak państwo sądzą, dlaczego Polacy we wrześniu postanowili mniej wydawać w sklepach czy na usługi, panie redaktorze? To jest oczywiste. Obawiają się o to, co się stanie w następnych miesiącach. Ceny rosną. Te prognozy gospodarcze są bardzo, bardzo niepokojące. Wszyscy słyszymy, jak tutaj kolejne zakłady pracy duże zwalniają. Nie będzie już rząd po prostu zatrzymuje gospodarkę. Inwestycji wielkich nie będzie. Kolejny deficyt w budżecie będzie się zwiększał, bo mniej dużych zakładów będzie płaciło podatki, no i katastrofa gotowa. Po prostu wszyscy bardzo ostrożnie podchodzą do tego, co przyniosą już na najbliższe miesiące i dlatego te wydatki są wstrzymywane. A jak państwo oceniają wypowiedź minister Pauliny Henik-Kloski, że to dobre dla klimatu, pani redaktor? Oczywiście jest kolejna z serii dość, no bym powiedziała, dramatycznych, jeśli chodzi o ministra wypowiedzi. Nie pierwsza taka, która ją kompromituje. Aż dziwi, że no wciąż jeszcze jest, piastuje taki urząd. No ważny. Właśnie, powinna być dymisja, bo zaczęło się od wiatraków i właściwie tak, chyba z każdym miesiącem pojawia się jakaś wypowiedź, minister. Później pojawiła się też, przypomnijmy, ta skandaliczna, całkiem niedawna wypowiedź o tych pożyczkach dla powodzian niskoprocentowych. Więc pani minister ma tutaj naprawdę całą serię takich wypowiedzi, które ją kompromitują jednak. Kompromitują, ale bo oczywiście no te wypowiedzi są kompromitujące, ale czy to nie pokazuje też podejścia rządzących do problemów, istotnych problemów Polaków? No, oni są oderwani od tych problemów całkowicie. I to w tym kontekście ta wypowiedź to jest po prostu bezczelność. I Ja bym tutaj zwrócił taką szczególną uwagę, bo tutaj pani minister nawiązała, że Polacy tekstylia przestali kupować. No co prawda sprzedaż tych tekstyliów, tutaj mówimy no, na przykład ubrania, no, spadły wprawdzie 12,5%, ale jeżeli spojrzymy w strukturę sprzedaży, to te tekstylia to jest tylko 5,5% sprzedaży. A weźmy pod uwagę żywność. Spadek kupowania zakupów żywności to jest 7,5%, mniej co prawda niż tekstylia, ale żywność w strukturze sprzedaży to jest ponad 25%. Po prostu nie tyle Polacy zaczęli oszczędzać na zakupie tekstyliów, co na zakupie żywności tak faktycznie.
Tak, tak. To jedna rzecz, którą warto zauważyć, bo jest niezwykle interesująca w tym zestawieniu, w tym wykazie Głównego Urzędu Statystycznego. Mianowicie chodzi o to, że o ile Polacy rzeczywiście kupowali mniej żywności, mniej odzieży czy sprzętu AGD czy RTV, no to okazuje się, że Polacy hurtowo ruszyli do salonów samochodowych, bo sprzedaż pojazdów mechanicznych wzrosła rok do roku o ponad 11%. Jak Państwo sądzą, dlaczego? Może baza była rok temu trochę niższa i łatwiej było tę statystykę poprawić, bo też weźmy sobie pod uwagę, sama ta kategoria, jeżeli chodzi tutaj o samochody, to też nie ma znaczącego udziału w całej strukturze sprzedaży. Też pan redaktor słusznie zauważa chyba, bo po COVID-zie i po zerwaniu łańcuchów dostaw ceny samochodów faktycznie bardzo wzrosła, a w ciągu ostatniego roku trochę ta sytuacja na rynku tak się stabilizuje. I z tyłu głowy, że może te ceny po nowym roku będą jeszcze wyższe, więc być może w ten sposób Polacy się zabezpieczają, a ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to sprawozdanie w sprawie programu 500+, obecnie 800+, bo to jakby koreluje z tym, o czym teraz też mówimy, czyli szykowanie takiego gruntu pod likwidację 800+ i tutaj właśnie w związku z tymi wszystkimi problemami też szykuje się najprawdopodobniej nowelizacja budżetu, prawda? Tak, to będzie. Artur może potwierdzić, bo niemożliwe, żeby to wszystko się spięło, więc wygląda na to, że rząd zacznie szukać oszczędności, ale niestety stracą na tym ci najbiedniejsi. I tutaj słowo jeszcze o 800+, bo 800+ rozpatrujemy tak w takich kategoriach jakiegoś wsparcia rodzin, tutaj naszych budżetów, ale ważna kwestia, jeżeli 800+ byłoby ograniczone czy wycofane, to byłaby zapaść dla polskiej gospodarki, zapaść dla polskiego wzrostu gospodarczego, bo dzięki 500+ nasza gospodarka jest napędzana. Dokładnie. I korzystają na tym bardzo często lokalni sprzedawcy bądź usługodawcy w tej Polsce tak zwanej powiatowej. No to trochę idąc jeszcze tym wątkiem, no bo rzeczywiście gdyby program został ograniczony, no to ta sprzedaż detaliczna jeszcze bardziej by spadła. PKB by się nie rozwijało, a rząd po cichu liczy właśnie na to, że to dzięki wzrostowi gospodarczemu uda się załatać tę dziurę budżetową, no bo jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu. Ale ja nie wiem, czy na co liczy rząd. Właśnie to, co wyprawiają rządzący w spółkach Skarbu Państwa, doprowadziło do tego właśnie, że kilkanaście miliardów z podatków brakuje w bieżącym budżecie. I gdyby nie te rozgrywki w spółkach Skarbu Państwa, byłyby dużo stabilniejsze dochody do to tak budżetu. Dopytam jeszcze trochę żartobliwie, jak to jest, że za każdym razem, gdy rządzi koalicja PO-PSL, no to mamy kryzys, światowy kryzys, a jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to akurat jest koniunktura. No, widać jaką mają tutaj rękę do biznesu. Chociaż mienią się partią, która jest partią tak ludzi przedsiębiorczych, tym, którzy sobie w życiu świetnie radzą. Niestety tutaj chodzi o to, żeby było dobrze tym takim gigantom, prawda? Natomiast troska obywatela, i to właśnie pokazuje, co się dzieje, ta dbałość obywatela jest na drugim miejscu, o państwo, o spółki Skarbu Państwa, bo przecież o tym mówimy, dzięki którym ta gospodarka się napędza. No nie mówiąc już o inwestycjach, które leżą, prawda? No to już jest w ogóle tragiczna sytuacja i tutaj nie ma tego światełka w tunelu. Przechodzimy do trzeciego tematu. Korea Północna wysłała do Rosji swoich żołnierzy, gdzie przechodzą obecnie szkolenie. W tym samym czasie rosyjska Duma Państwowa ratyfikowała umowę o wzajemnej pomocy, wzajemnej obronie. Istnieją obawy, że reżim Kim Jong-una zaangażuje się w wojnę na Ukrainie. Zobaczmy materiał. W Rosji szkoli się obecnie około 3000 żołnierzy północno-koreańskiej armii. Wynika z informacji, jakie przekazali Amerykanie. Nie wiem jeszcze, czy żołnierze ci wezmą udział w walkach u boku rosyjskiego wojska, ale jest to z pewnością bardzo niepokojące prawdopodobieństwo. Rosyjska Duma Państwowa przyjęła traktat o partnerstwie między Rosją a Koreą Północną. Umowa dotyczy wzajemnej obrony, co może sugerować, że armia Kim Jong-una rzeczywiście weźmie udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Władimir Putin był o to pytany w Kazaniu, gdzie odbywa się szczyt formatu BRICS. Tam jest te 4.
Nigdy nie wątpiliśmy, że przywódcy Korei Północnej traktują nasze umowy poważnie, ale to, co zrobimy i jak to zrobimy, to nasze sprawy. Według ukraińskiego wywiadu żołnierze Korei Północnej są już w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji. Ich udział w wojnie zmieni charakter konfliktu, wskazuje ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojak. Jest to duży kontyngent. Mówi się również o tym, że będą to żołnierze służb specjalnych. Są to działania, które tak naprawdę zmieniają oblicze tego konfliktu. To już Rosja nie będzie mogła mówić, że jest to wewnętrzna sprawa Rosji czy operacja specjalna, tylko to się powoli przekształca w konflikt międzynarodowy. Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami omawiają potencjalną odpowiedź na działania Moskwy i Pjongjangu. Czy udział północno-koreańskich żołnierzy, ewentualny udział północno-koreańskich żołnierzy w wojnie na Ukrainie, zmieni charakter tej wojny, panie redaktorze? Czy będziemy mieli w ogóle takie otwarte jakieś przystąpienie Korei Północnej? No, ja bym może aż tak daleko nie szedł, bo tutaj mamy raczej do czynienia z pokazaniem tego, jak bardzo już Rosji brakuje ludzi, których mogliby wcielić w szeregi i wysłać na taki front już ten bezpośredni. Więc pewnie też z władzami Korei tutaj uzgadniały pewne rzeczy za pewnie dostawy surowców tych ludzi, co chciałyby pewnie pozyskać. No właśnie, jak to jest? Dotychczas panowało raczej takie przekonanie, że w Rosji jest takie przekonanie, że ludzi u nas pod dostatkiem. Tak, ale jednak widać potrzebne są dodatkowe zasoby. No i sięga się po nie też u kogoś, kto za nic ma sobie życie ludzkie, też traktuje swoich obywateli dość drastycznie, mówiąc delikatnie, i praktycznie nie robi to różnicy, czy żyje się tylko dobrze władzy, tak? Natomiast dla Putina to jest jednak wizerunkowo dosyć słabe, bo o tym, że ta współpraca między Koreą wcześniej i Rosją była, wiemy, prawda, i to była jakaś wojskowa. Natomiast teraz to pokazuje, że rzeczywiście Putin już jest doprowadzony do sytuacji, gdy sam sobie z tym konfliktem do końca nie radzi, i stąd ta pomoc koreańska. I też zresztą już też w poprzednich miesiącach widzieliśmy, że bardzo często Putin korzystał z ludności z Zauralu, takiej, no ja to w ogóle odczytuję, że tamta ludność z części azjatyckiej Rosji to w ogóle była traktowana tutaj jako ludność w ogóle drugiej kategorii, rzucana na tą pierwszą linię. I tak zawsze było. Zresztą jeśli kiedykolwiek Rosja prowadziła te konflikty, to zawsze, prawda, no, ci tacy o rysach azjatyckich zawsze się mówiło i widziało się na zdjęciach, że to oni stanowili, to mówiąc brzydko, mięso armatnie, którego potrzebuje Putin. Zapytałem na początku o to, czy ewentualny udział żołnierzy Kim Jong-una na Ukrainie może zmienić charakter tej wojny, bo Stany Zjednoczone i sojusznicy zastanawiają się nad potencjalną odpowiedzią, a szef Komisji Wywiadu w Izbie Reprezentantów USA stwierdził, że analogicznie Zachód powinien wysłać swoich żołnierzy na ukraiński front. No to by mogło oznaczać trzecią wojnę światową. Gdyby do tego doszło, ale to ja sądzę, no są takie rozmowy, ale no to bardziej, ja bym powiedział chyba, że to bardziej w teorii są, tak, rozważania. Tak. Widzimy też... Straszak na Moskwę, na Władimira Putina? Znaczy, prawda jest taka, że ta pomoc z Zachodu jest, tak, no, w mniej lub bardziej taki ukryty sposób ona jest prowadzona, więc Putin na pewno zdaje sobie z tego sprawę, że to tak wygląda. Niemniej myślę, że nie byłoby takiego porozumienia, żeby otwarcie wysłać którekolwiek wojska, szczególnie z NATO. No, Ukraina, przede wszystkim Ukraina nie jest z NATO, więc to jest ten podstawowy problem. I trudno tu wyjść jakoś z twarzą i powiedzieć, że tak, przyłączamy się do konfliktu, bo nie ma tych podstaw po prostu, i myślę, że to będzie problem. A widzimy też, ja już też dostrzegam tendencję do tego, aby Niemcy już ponad głowami wszystkich usiłują się tam porozumiewać. Jest zmęczenie po prostu konfliktu. Wchodząc właśnie w ten wątek, panie redaktorze, bo w ubiegłym tygodniu, w piątek, było spotkanie w Berlinie kanclerza Niemiec, prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii, prezydenta Stanów Zjednoczonych.
No i to spotkanie było organizowane przez właśnie Berlin. Nie było tam nikogo z Europy Środkowo-Wschodniej, na przykład przedstawiciela Polski, no ale nie było też Ukrainy. Czy to sygnał, że państwa Zachodu próbują w jakiś sposób, czy planują pewne rzeczy wobec Ukrainy ponad głowami samej Ukrainy i państw naszego regionu? Oczywiście, że tak. No, tutaj Polska to już jest w ogóle spacyfikowana, bo już tutaj nie trzeba przedstawiciela Polski, bo jest przedstawiciel Niemiec. Rząd niemiecki już ma właściwie kontrolę nad tymi decyzjami rządu Tuska. Do stołu nawet już widać nie chce dopraszać. Ale to jest chyba też pewien taki policzek w stronę prezydenta Andrzeja Dudy, no bo biorąc pod uwagę format, prezydent USA, prezydent Francji, no i w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech władzę sprawuje premier kanclerz. No tak, ale chyba trudno tutaj też... Prezydent Andrzej Duda raczej powinien być tym partnerem. Tak, ale też trudno, no jednak za politykę zagraniczną, owszem, prezydent odpowiada, ale też w dużej mierze rząd. Mamy taki system, więc no wypadałoby, żebyśmy mieli coś do powiedzenia. I tu widać rzeczywiście, szykuje się jakieś, może szykuje się, mam nadzieję, że tak nie jest, ale być może szykuje się porozumienie pod nad naszymi głowami. A było jednak... też taka ciekawostka, że dzień później kanclerz Niemiec poleciał do Stambułu, do Turcji. Tak. A tamtejszy przywódca no, kojarzony jest raczej z tym, że ma jakieś tam te relacje z Rosją. Z Rosją miarę, tak, znaczy przynajmniej stara się tutaj balansować między Zachodem a Rosją. I rzeczywiście te decyzje są takie, Turcja dba o swoje interesy, tak? I tak zawsze było. Zresztą niewiele nas nie łączy, no, chociażby jednak inna kultura, tak, tutaj. No, ale nie wnikając w szczegóły. Natomiast rzeczywiście no, wydaje się, że Europa Środkowo-Wschodnia jest pomijana po raz kolejny. Już mieliśmy tą sytuację w 2014 roku i to się powtarza. I tutaj musimy kończyć. Naszymi gośćmi byli redaktorzy naszego dziennika, pani redaktor Aneta Przysiężniuk-Parys. Dziękuję. Dziękuję. Oraz redaktor Artur Kowalski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Szczęść Boże. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.